Koficowskiego czyta Gustaw Holoubek. To nagranie z 1961 roku z naszego radiowego archiwum. Dla niej. Nikomu. Ach, nie bałem się dla niej truchtu tętniących zegarów, choć zza węgla się czaił nie wypał księżyca. Ach, bałem się o nią, kiedy strzelały w słońce strączki akacji. Toczył się przy niej mój pierścień z uśmiechniętym oczkiem. Podkułem jej obcasiki pod kółeczkami z pierścienia, żeby jej było dźwięczniej. I teraz mi jeszcze podzwania przez sepleniącą jesień, przez slotny zmierzch ciernisty od komarów. Z pomiędzy powrozów deszczu pochylonego ze starości już nie widzę złotego kolowania, szaruga taka. Ruszyłbym w pościg, ach, biegłbym za granice sloty. Nie. Nad zapadłą ziemią już się rozlega widok z odlotu ptaka.